tylko zasygnalizował, że rozpoczynamy czwartą kwartę. Ostatnią już w dzisiejszym spotkaniu. A tymczasem akcja biegowa, Pikowar, piłka wypada mu z rąk. Pytanie, czy jest to przejęcie przez Seacombs, czy jednak zawodnik nie ma zbytniej radości ze strony defensorów, także to oznacza, że dalej przy piłce utrzymują się Steelers. Zawodnik wcześniej dotknął kolanami boiska, powierzchni boiska, także to prowadzi do tego, że od drugiej próby dalej będą kontynuować atak, a atak zagłębiony Steelers. Akcja biegowa. Także skupiona w zarodku, ale mamy kolejną flagę na boisku. Po akcji niesportowe zachowanie Seahawks numer 99. 15 yardów kary z miejsca zakończenia, automatycznie pierwsza próba. Krzysztof Skrawacz, też jego nazwisko tutaj pada. Niestety nie w niekorzystnej sytuacji dla defensywy Seahawks. Na pewno kibice woleliby usłyszeć, kiedy jego nazwisko pada przy saku lub innej skutecznej akcji defensywnej. A tymczasem pierwsza próba, zagłębie Steelers, odsuwają się od swojego pola punktowego. I akcja biegowa? Nieskuteczna. Konrad Starczewski nawet nie rozpoczął biegu w tej akcji. Także druga próba, troszeczkę cofnięci zawodnicy zagłębia. Widzimy także, że doszło do zmiany na pozycji rozgrywającego Steelers. Podanie teraz do Marka Halaczek, adresatem podania był Marek Halaczek. Flaga na boisku, czyżby pas interference ze strony Seahawks Gdynia? Chociaż nie wiem jak Państwu, ale dla mnie u mnie skończyła się cierpliwość i tolerancja dla tych flag. Już nie jestem tak wyrozumiały, wolałbym po prostu oglądać futbolowe widowisko ze strony dwóch drużyn, a tymczasem musimy poczekać na kolejny werdykt ogłoszony przez arbitrów. Trzymanie. Numer 34, Seahawks. 10 yardów kary, pierwsza próba. Także zagłębie Steelers przesuwa się konsekwentnie do przodu, jednak następuje to nie po skutecznych akcjach ofensywnych, ale po decyzjach, po błędach w defensywie i po decyzji po decyzjach arbitrów. A jak już sygnalizowałem, doszło do zmiany rozegraniu u drużyny gości. Teraz rozgrywa Michał Krzelowski, a nie Michał Kołek, jak to miało miejsce dotychczas. Także Krzelowski przy piłce, rozgląda się za podanie na lewą stronę. Podanie było zbyt dalekie, także dobry nacisk ze strony obrońcy na wide receiverze. Druga próba dalej, 10 yardów do przejścia. Znów Krzelowski przy piłce, znów akcja podaniowa na lewą stronę, a
Tym razem był bliski przechwytu Piotr Nawrot. Łukasz Jaworski z drużyny gości nie miał szans na złapanie tego podania. Trzecia próba, 10 jardów do przejścia. Przelazł przy piłce. Tym razem podanie na prawą stronę do Zbigniewa Schreibera. Ten niestety także nie jest w stanie złapać podania. To prowadzi nas do czwartej próby. Widzimy już zmiany w ofensywie. To oznacza, że Steelers będą się raczej decydowali na odkopnięcie piłki i odpalenie je jak najdalej z miejsca, w którym zaczynają. Dobra praca defensywy, szczególnie zawodników, którzy naciskali na wide receiverów, skutkuje właśnie czwartą próbą i niemożliwością zdobycia przyłożenia przez drużynę gości. Na boisku. Widzimy, że tutaj próbowali zaskoczyć zawodników Seahawks, graczy Steelers, poprzez sygnalizowanie kopnięcia, a tak naprawdę zdobywanie yardów poprzez akcję biegową. Jednak poczekajmy na decyzję arbitrów. Były dwa faule. Nielegalna formacja Steelers, taka jest odrzucona. Oraz niedozwolony blok w plecy Steelers 45, taka również jest odrzucona. Rezultatem akcji jest pierwsza próba. Pierwsza próba Seahawks. Także w ofensywie po raz kolejny znajduje się drużyna gospodarzy. 62 do 21. A wynik oczywiście może teraz ulec zmianie. Zobaczymy, jak poradzą sobie teraz w ataku gdyńskiej Jastrzębie. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia Kwizem przy piłce. Od razu oddanie do zawodnika biegającego z piłką. Ten zatrzymany przez trzech defensorów. Ale mimo wszystko udaje mi się zdobyć około 3 jardów, także 7 jardów do przejścia, by rozpocząć znów od pierwszej próby. Lenz Klizen. Akcja zatrzymana przez bliski sekund, przez flagi. Przed akcją Falstart, numer 20, Seahawks. Pierwsza próba, 5 jardów kary, druga próba. Cofnięci zawodnicy Seahawks. Druga próba. Tym razem do przejścia. 13 jardów. Teraz kończymy z pierwszej próby. Akcja podaniowa Lenz-Klizen na lewą stronę do Krzysztofka. Nie udało mu się złapać tej piłki. Dobrze naciskany był przez jednego z defensorów Steelers. A to prowadzi nas do trzeciej próby. Na boisku pojawia się Marcin Bruma oraz Dawid Kryszyłowicz. Schodzi Diabeł Pilanowski. Widzę przy piłce, akcja podaniowa.
O, bardzo ładnie prawą stroną, ale teraz piękna obrona tego defensora. Bardzo ładnie tunel autem prawą stroną biegu. Wybiega bezpiecznie na aut i mamy w konsekwencji pierwszą próbę z Zigą z Gdynia. Świetny teraz bieg Tunde Oguna, daje pierwszą próbę Seahawks. Schodzi właśnie z boiska Tunde Ogun. Za niego pojawia się Garut Pilachowski. Pierwsza próba 10 yardów do przejścia, ale widzimy, że już bardzo niewiele dzieli Seahawks od pola punktowego. Znajdują się na 12 yardzie, 13 yardzie głowy przeciwnika. O, teraz daleki snap. Wybity, o, Lens Gleason tutaj nieprzepisowo zatrzymywał. Widzieliśmy, że to na pewno nie było zachowanie sportowe ze strony Lensa Gleasona. Możliwe, że to pod wpływem frustracji, że ta piłka ślizgnęła mu nad rękoma. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy dla Lensa Gleasona. Jaki będzie werdykt sędziowski. Widzieliśmy, że ewidentnie do przechwytu już tutaj biegł Arkadiusz Cieślok. Trzymanie, numer 12, ta kara jest odrzucona, rezultatem akcji jest druga próba. No cóż, tak jak Państwo słyszeli, na szczęście odbyło się bez przewinienia osobistego dla Lensa Gleasona. Chociaż ten chyba dalej próbuje wytłumaczyć sędziom, że nie przetrzymywał zawodnika. Ale wszystko kończy się drugą próbą. Widzimy, że z daleka, o ile teraz Seahawks wcześniej znajdowali się bardzo blisko pola punktowego, o tyle teraz znajdujemy się już na 39 yardzie, dalej połowy przeciwnika, ale widzimy, że ten dystans do pola punktowego jest znacznie większy niż był przed chwilą. Jeszcze zatrzymana wcześniej przez gwizdki arbitrów i flagi. Przed akcją false start numer 49 Seahawks. 5 yardów kary, wciąż druga próba. Tak jak Państwo słyszeli, jeszcze większy będzie dystans dzielił zawodników Seahawks od pola punktowego. Akcja biegowa Lensa Gleasona, ale widzimy naciskany przez defensywę, ale dalej utrzymuje się na nogach. Widzimy flag na boisku latają w stronę Gleasona. Piłka jeszcze zostaje przez niego wybita. Wszystkie flagi zrzucają sędziowie. Zawodnik Steelers wraca z piłką do pola punktowego. I pytanie, czy będzie to touchdown defensywy. Widzimy, że wszystko, co mieli sędziowie, wyrzucili na boisko. Muszą być flag, chyba nawet portfele zaczęli rzucać. Można było odnieść wrażenie, że to tymi flagami próbują zbombardować Gleasona, arbitrzy. Ale radość zawodników Steelers wskazuje na to, że mamy touchdown defensywny.
Także bardzo ładnie tutaj zafunkcjonowała defensywa Steelers. Wynik zmienia. Tak, dzisiaj przyjęła miejsce dwa faule. Holding numer 77, Seahawks, ta kara jest odrzucona. Oraz niedozwolony blok w plecy numer 89, Seahawks, ta kara również jest odrzucona. Rezultatem akcji jest przyłożenie Steelers. Także mamy 62 do 27. Zmianę wyniku. Można tylko powiedzieć, że po własnych błędach tak naprawdę Seahawks stracili te punkty. Ale też należy nagrodzić czujność defensywy Steelers i ciągły nacisk na zawodników ofensywy. I teraz będą próbować podwyższyć jeszcze zawodnicy Zagłębia. Schreiber kopie piłkę. Słupek. Akcja przerwana jeszcze przez arbitrów i podwyższenie nieudane, także wynik nie ulega zmianie. 62 do 27. Dalej prowadzą Seahawks Gdynia. Na boisku pojawią się formacje specjalne. Teraz to piłkę wykopywać będą zawodnicy Steelers. Także zupełnie inna odsłona teraz w formacji specjalnej. Zazwyczaj to zawodnicy Seahawks piłkę wykopywali. A tym razem będą to robić Steelers. Zbigniew Schreiber przygotowuje się na wykopu. Zobaczymy, czy będzie to długie, krótkie. Czy może coś pomiędzy kopnięcie? I mamy wykop. Na prawą stronę krótkie wykopnięcie. Próba powrotu z piłką przez Seahawks. Zatrzymany w końcu zawodnik Seahawks. Mamy jeszcze flagę na boisku. Niedozwolony blok w plecy w trakcie akcji powrotnej. Steelers numer 45. 10 yardów kary z miejsca faulu. Pierwsza próba. Flaga z korzyścią dla Seahawks w tej akcji powrotnej. Let's go offense, let's go! Let's go offense, let's go! Let's go offense, let's go! Pierwsza próba Seahawks Gdynia. 10 yardów do przejścia. Klicen od razu startuje z piłką. Przepraszam, Gabriel Pilachowski teraz startował z piłką. Solidny bieg za 5 yardów w pierwszej próbie. No, widzimy, doszło do zmiany na rozegraniu. Teraz to Gabriel Pilachowski rozgrywa. 2 minuty do końca meczu. 2 minuty do końca meczu. A słyszymy także, że to 2 minuty do końca meczu. Także zobaczymy, jak w tym 2-minute drill, jak mówią komentatorzy amerykańscy, poradzi sobie Gabriel Pilachowski. Na pewno jest to ciekawa odsłona ofensywy Seahawks. I znów akcja biegowa, Gabriel Pilachowski. Nie udało się zdobyć jardów w tej drugiej próbie. A ja Państwu wytłumaczę, że akcje biegowe tutaj wynikają z tego, by jak najwięcej czasu schodziło z zegaru.
ponieważ w trakcie, jak teraz zawodnicy się ustawiają, omawiają zagrywkę przez cały czas, czas leci, ale widzimy już, że na rozegraniu został przywrócony Lance Cleaton, że możliwe, że jeszcze tutaj będziemy mieli jakieś podanie na touchdown. Lance Cleaton na prawą stronę, ale w ogóle niezainteresowani piłką byli Patryk Kordyś oraz Kamil Lipka. A tymczasem mamy trzecią próbę. Czwartą próbę, przepraszam. I dobre podanie Lensa Pisana, już na pewno zdobyta pierwsza próba. Świetnie teraz Paweł Kamil zdobył dużą zdobycie jardową po podaniu Lensa Pisana. I od pierwszej próby po raz kolejny Seahawks Gdynia. Na te ostatnie już niespełna 2 minuty do końca meczu. Możliwe, że będziemy mieli tu jeszcze zmianę wyniku na korzyść dla Seahawks. Akcja biegowa, Gabriel Pilawowski, bardzo szybko zatrzymany. Czujnie defensorzy z zagłębia. I mamy koniec meczu, proszę Państwa. Także 62 do 27 wygrywają Seahawks Gdynia z Zagłębiem Steelers Interconnects.